Nie, 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 nie. Witajcie kochani, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie po dłuższej przerwie i wbrew wszelkiego rodzaju podejrzeniom niektórych osób, które pisały komentarze, nie zniknęłem całkowicie. Tłumaczyłem to w poprzednim materiale, tłumaczyłem to na Facebooku i jestem z powrotem w nowej lokalizacji, która no, na razie jest dosyć pusta, jak możecie zobaczyć. Jest to po prostu zielona ściana, która w przyszłości będzie zapełniona książkami gwiezdnowojennymi, nie tylko, ale no, jako że mieszkam w nowym mieszkaniu wraz ze swoją żoną od tygodnia, no to uwierzcie mi, jest tysiące innych rzeczy bardziej priorytetowych, którymi się trzeba zająć niż regały na książki. Tak więc witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie i cieszy mnie niezmiennie, że mogę wrócić autentycznie. Mimo wszystkiego tego, co się dzieje w świecie Gwiezdnych Wojen, a mam trochę do nadrobienia, mimo tego, że miałem pewnego rodzaju obawy, czy jakąś niechęć, czy powiedzmy spadek formy, teraz autentycznie, kiedy zasiadam do Was przed aparatem, żeby nagrywać to wszystko, jest mi niezmiernie miło. Tak więc dzisiejszy materiał nie jest o żadnych Gwiezdnych Wojenach konkretnych, znaczy się tylko i wyłącznie o planach związanych z kanałem, co się będzie działo i tak dalej. I oczywiście za chwilę już zaczyna się drugi sezon Mandalorian, więc jutro wrzucam Wam materiał podsumowujący w pewien sposób pierwszy sezon i oczywiście wracamy do cotygodniowych recenzji naszego Mandalorianina w wersji podcastowej. Oczywiście w każdy piątek po południu będzie się to pojawiało. Będą oczywiście również Star Wars Comics, najnowszych książek, które pojawiło nadramienie zaległości komiksowych od Marvela, Star Wars Legion, jak i również główny, większy projekt, czy jeden z dwóch, który planuję zrobić, to The High Republic, czyli moje nadrobienie zaległości związane z całym tym projektem, spojrzenie na to, co do tej pory dostaliśmy, jak to wszystko się prezentuje, nadrobić zaległości, jak i również drugi materiał, który planuję wydać Wam w ramach świątecznego prezentu, a mianowicie nauka gry Star Wars Legion, czyli podstawy. Oczywiście w międzyczasie, jeżeli się coś będzie pojawiało, oczywiście będę to wrzucał, będę to analizował, recenzował, marudził, narzekał, recenzje książkowe się będą pojawiały, bo mam te zaległości, wiem o tym doskonale i cieszy mnie autentycznie niezmiernie, że w nowym otoczeniu, przepraszam, nie, myślałem, że mi mikrofon spadł, bo niestety mikrofon też jest nowy, w nowym otoczeniu wracamy do Gwiezdnych Wojen, mam nadzieję, że uda się to zrobić jak najbardziej, że będzie czas, pozmieniało się trochę w moim życiu, mam nadzieję, że tylko i wyłącznie na lepsze i mam nadzieję, że chociaż kilka osób z Was cieszy się w związku z tym, że wracam do Was w formie YouTube'owej, jak i również podcastowej. Tak więc, moi drodzy, dzięki Wam bardzo serdecznie za tym z Was, którzy wytrwali, którzy wyczekali i w końcu teraz doczekali się. Mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej, że będzie dużo materiałów, będziecie mogli się dobrze przy tym bawić, ja się będę mógł przy tym dobrze bawić i wszyscy w miarę mniej więcej w tym szalonym roku 2020 znajdziemy trochę radości. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia wkrótce w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!